Strzał na bramkę, gol! Tę najlepszą, jaką mieli! Grosiak, świetnie, Bilejszy! Teraz dystansu, pod poprzek, proszę! Nie ma gola! Bramkarza, teraz słupek! Efektownie tutaj Lipowski teraz będzie chyba strzelał, gol! Grosiak sam szuka tutaj pozycji do strzału, gol! Okazja na gola nad poprzeczką, a byłaby to kapitalna płyta! Przed nami 5 spotkań czwartej kolejki uzdrowiskowej Ligi Halowej. Najciekawiej zapowiadały się spotkania Forever Football Team Allegiance i Invenio ze Śmigielskim Ogrodzenia. Bramek jednak nie zabrakło także w pozostałych spotkaniach. Czwarta kolejka, trzecia zostanie rozegrana w przyszłym prawdopodobnie tygodniu. Teraz pierwsza akcja, od razu gol dla zespołu. Zresztą z Misiakiem walczy o piłkę Rutowski. Dobry pomysł Makowski w pojedynku indywidualnym i jest wyrównanie. Dobrze, jednak Żuk szuka tutaj na lewej stronie Woźniaka, ale bo sam decydował się na uderzenie w bezpiecznej strefie, no ale to podanie nieudane. Nie udało się jednak też tutaj szanse bramkowe. Teraz szansa dla Forfan. No, blisko tutaj gola. Jest przemyślane, czy raczej w przypływie chwili Konsewicz ze strzałem na bramkę. Doskonale tutaj jednak broni bramkarz. Na wyjście na prowadzenie Fedycki. Do środka, no, blisko tutaj było. Opuściła pole gry, jeszcze jedna próba, jeszcze rykoszet, jeszcze raz piłka wychodzi, ale też i proszę zobaczyć, tutaj próba strzału, dobry pomysł, no, do gry, Żuk, doskonałe, teraz tutaj zagranie, dobrze też w obronie, nie dał rady tam kula pokonać rywala, Żuk ładnie tutaj piłkę zgarnął, no i szansa na kontrę, na bramkę, która dałaby wygraną, nie będzie tak okazji. Lobczyński, Kmera sam, okazja na bramkę, Brzeziński teraz tutaj też bardzo skutecznie, piłka dla Allegiance, jak na lidera przystało, wległy róg bramki, Foryś 2-1, okazja do tego, by teraz ten wynik otworzyć, no ale Dobrowolski w końcu, jest gol, bramka dla Allegiance. Ale teraz zaskakujące uderzenie Chałupki, no i zawodnicy obu drużyn jednak potrafią grać naprawdę dobrze. Dobrze też w bramce Brzeziński. Brawa dla tego zawodnika za tę akcję i to podanie, ale też Stanisław Rudzki, świetna interwencja. Supik do środka, słupek ratuje teraz Forever Food. Prowadzić do gry, Dobrowolski zatrzymał go na chwilę. Piotr Chałupka i bramka wyrównująca 1-1. Dobrowolski pięknie tutaj poradził sobie z Chałupką, który jeszcze gdzieś tam, no, ucierpiał w tym poprzednim starciu chyba. Tutaj dzisiaj zdobyć gola, ale za to zdobywa bramkę po raz drugi w tym spotkaniu Piotr Chałupka. I jeszcze raz, dobre przyjęcie, szansa na bramkę i jest gol, dobra, świetnie wypracowana akcja. Ale bramka, no proszę! Atakowała. Jeszcze raz Dobrowolski, teraz zagranie do pustej bramki! No i jest 4-3, ale Jesper przed siebie. Ale do kogo tym razem Brzeziński? No i blisko tutaj Kamil Kmera bramki dla Allegiance. Filip Brzeziński, szansa by teraz to on tutaj doprowadził ponownie do wyrównania. Rudzki, problemy, gol! No i Morozow zdobywa bramkę wyrównującą. Brzeziński ponownie broni tutaj Supik. 2-1, okazja na gola nad poprzeczką! A byłaby to kapitalna puenta tego spotkania. Jak spróbuje zagrać Mateusz Kamiński, będzie strzelał z dystansu, proszę, ta piłka przeszła pod nogami, ale gola ostatecznie Kamiński nie zdobył, teraz 2-1 i jest pierwsze trafienie wycofana, ale też nie bardzo jest jak potem z nią rozegrać, Gredziński, zatrzymany, Kraus, piłka już z prawej strony, teraz na klepkę, 2-0.
ale proszę, było blisko. Można było spróbować tutaj oddać strzał na bramkę. Nie układa się wcale tak najgorzej. Znowu Kuliński, który ustawia piłkę na linii autowej bądź narożnika boiska. A to proszę, za to też Zrzeszeni zostali skarceni. Szansa Zrzeszeni przed kolejną próbą. Dobry pomysł, zaangażowanie. No i proszę, nie ma gola, świetna interwencja teraz tutaj w obronie. A teraz jest okazja na to, by szybko to rozegrać. Słupek, no proszę! Też z boku zaczną grać rywale. Ależ to było uderzenie. No ale będzie to szalenie trudne, tym bardziej, że tak jak widzimy Transway ponownie jeszcze raz tutaj blinę kawał dobrego futsalu, a teraz tutaj świetna interwencja Borczej. Myślenie, mentalność byłaby zdecydowanie inna. Ale tu słupek, kolejny raz słupek. O decyzję. Ten strzał, na który tutaj czekał, ale nic z tego, chociaż teraz jeszcze bardzo dobrze wypracowana sytuacja, no że... No i jeszcze raz, spokojnie. O i proszę, wreszcie ta piłka wpada do siatki, brawo! Bardzo dobre zawody. A tu pada w końcu też i gol na Transway, Borczyk broni tu uderzeniem. Dobrze broni bramkarz, Borczyk tutaj cały czas czujny. Jeszcze okazja, jeszcze poprzeczka tym razem pomaga w tej interwencji. Tomasz Szyszka, a on tu znalazł kapitalnie w polu karnym i podchodzi coraz bardziej odważnie Piekowski. Bardzo dobrze też Fonfara, pierwsza interwencja w tym meczu i szybka kontra, Grosiak, Wroczyński ze strzałem i pierwsza dobra interwencja bramkarza Bartosza Sitki, który boisku. Ale to uderzenie Grosiaka już do siatki wpada. Grzegorz Wroczyński, piłka w polu karnym, okazja na bramkę, ale za to świetnie tym razem wespół. Teraz jeszcze raz na skrzydło. Dobra interwencja Fonfary. Wroczyński gol. Doskonale tutaj prowadzi grę, ale za to jeszcze lepsza interwencja Sitki. No fenomenalnie. Minął dwóch rywali. Świetnie to zrobił Mateusz Wroczyński. Szkoda tylko, że ta piłka ostatecznie do bramki nie wpadła. Go teraz tutaj Szyszka. Dobrze Gębski. Gol w kontrze tu. I Wenio pokazało, że potrafi grać szybko, błędnie i czwarte trafienie. Okazja, Bobrowski ma jednak na plecach aż dwóch rywali. Świetnie sobie poradził tutaj Maciej Bobrowski. Szkoda, że nie zorientował się, że ta piłka. Trzeba tutaj szukać dla siebie możliwości na to, by oddać strzał na bramkę. Okazja doskonale tym razem Fonfara. Ale nie dał rady wejść na uderzenie. Chociaż teraz świetnie to zrobił. No i proszę, Grosiak i jest gol. Jest piąte trafienie. Przy piłce Paweł Tomiasz. Sawicki spokojnie teraz do boku, do środka, tam pięknie, no wspaniale wręcz ta akcja wykończona. Piłkę spod własnej bramki. Zaczęło się nam tutaj trochę więcej dziać, więcej luzu i spokoju. No i druga piłka w bramce, drugi. No, a tutaj to uderzenie, piłka w siatce po raz... Ładny odbiór piłki. No i to się kończy golem stanu... No i proszę, i od razu bramka numer 5. Piłki potem ją opuścił, widząc, że ta zmierza nad poprzeczką. I bramka. Fleszar do tego podania nie dochodzi. Jeszcze raz Wodnicki. No, Stanuszek spokojnie zatrzymuje to zagranie. Zrobili na 1-2 kontakty. Nie byłoby tutaj... Mowa o stracie. Wodnicki wzdłuż linii, ma tam obok siebie możliwość rozegrania tej piłki w sposób taki precyzyjny, zrobił to
chociaż w tym momencie Sawicki może zrobić kolejne trafienie. Zrobił to bardzo efektownie, przyjął piłkę, obrócił się z nią, dzisiaj w piłkę potrafią i pokazali to już niejednokrotnie. Teraz na przykład ta klepka jest niewzruszony, gola na ten moment jeszcze nie puścił. No i zobaczymy, Rytko czy Stanuszek. Rytko, 12 w bramkę. Krzymiński, Tobiasz, Sawicki, ależ uderzenie pod poprzeczkę. No, Sawicki przechwytuje to zagranie, a więc kolejna szansa, pusta bramka. Tobiasz, no tym razem się nie pomylił. Eichel broni teraz Kamil Jasiński, po raz drugi Jasiński, no proszę, Miński we dwójkę tutaj, no i jest, ulala. Sawicki, Krzymiński, też trochę szczęśliwie ta piłka w końcu wpada do bramki. Teraz tutaj jednak trzeba się skupić, bo, no właśnie, bo Sawicki za chwilę strzeli gola numer 6 do Niemczyka. Niemczyk jeszcze raz tutaj zostawia nogę i ta piłka. 39 sekund i będziemy mieli czwartą kolejkę już za sobą. Teraz Stanuszek, Wodnicki, bramka. Tibest remisuje z Forfan Wałbrzych 1-1, Forever Football Team również dzieli się punktami z Alegers, remisując 4-4, zrzeszeni ulegają Transły 1-6, 6-0 wygrywa zaś Invenio ze Śmigielskim Ogrodzenia 0-18, przegrywa Joyson Quinn z Olimpijczykiem Wałbrzych. Tabela po czwartej kolejce wygląda następująco, ale Jazz wciąż na prowadzeniu z 10 punktami. Za jego plecami Invenio Olimpijczyk i Transway po 9 punktów, 7 Forever Football Team, Forfan Wałbrzych, Zrzeszeni, Śmigielski, Tibest oraz Joyson Quinn w drugiej połówce tabeli. Trzy najładniejsze bramki, tym razem autorstwa dwóch zawodników, Dawid Stanuszek oraz Przemysław Grosiak, zapisują się na naszą listę. A tutaj to uderzenie, piłka w siatce, mam obok siebie możliwość rozegrania tej piłki w sposób taki precyzyjny, nie dał rady wejść na uderzenie, chociaż teraz świetnie to zrobił, no i proszę, Grosiak, jest gol, jest I jeszcze najlepsza piątka czwartej kolejki, Filip Funfara, Alan Dobrowolski, Tomasz Szyszka, Dawid Pokora, Jan Żuk, gratulujemy.